Witam wodza 014, witam cię Piotrze serdecznie na ziemi warmińskiej. 210 gdzieś odskoczył, Boże święty, w końcu się ziścił nasz plan. Proszę Piotr do ciebie, raport ci podam przy następnym wejściu, bo nawet nie spojrzałem. No witam cię Piotrze, no dla ciebie raport od 0 do 2, jeżeli chodzi o sygnał. Modulacyjnie powiem ci, jesteś odjechany od pozostałych, także nie dam ci piątki, czwórkę ci śmiało dam, próbuję się dokręcić do ciebie. Jeżeli jest 210, to proszę. No witam ze strony 1-3-7, odkręciera 210, tylko nie wiem, to drugie stanie, wiem, że Piotr, ale nie wiem jaki, proszę. Witam mojego imiennika 014, Ostrów Piotr, oczywiście, no powiem ci gościu, ale nie zaśmiałeś, 5-9 stabilnie, igła stanęła w miejscu, także moc jest potęga na armii. No witam wodzu serdecznie, tak jak powiem tak jak Tomasz, jesteś trochę ustrojony, tam ci kurczę modulacyjnie czwóreczkę, ale Santiago tu masz tutaj u mnie 7, nawet do 9 S-ów tutaj do mnie dolatuje, proszę. Delikatnie to zanika, a ja to patrzę na mój headmark, jestem za wysoko, zaraz się tutaj poprawię, troszeczkę niżej zejdę, bo dopiero co radio włączyłem, dopiero tyle co do domu wróciłem, także... No na razie nie ma, tutaj z nami jeszcze Tomasa i Krzygosa, kurczę, ale my jesteśmy tutaj, kurczę, monitorujemy tutaj ten sygnał, także Tomas, proszę, mikrofon przekazuję do ciebie, 184. Jestem, tutaj już się dostroiłem do wodza, także modulacja powinna być taka pozytywna. Także no wodzu, tak jak mówię, Grzegorza nie ma, jest tylko Piotr, jestem ja. Nie przedłużając, proszę do ciebie jeszcze, ciebie chciałbym nagrać, proszę do ciebie wodzu. No świetnie, no bardzo jestem kontent, Powiem wam panowie, że jest potęga mocy, to się rozwija, podnosi się do góry. Tomasz, między 5,9 a plus 30, tak się wahasz, podniosłeś się znacznie. Piotr stabilnie, plus 10 do plus 20, także rozwija się to wszystko na naszym kierunku. Na forum rzuci, bo to jest pamiętna chwila, naprawdę pięknie to idzie i Krotoszyn, i 151, i 040, i w tym wodzu, i nie wiem, czy tam jeszcze ktoś jest, także bardzo, bardzo fajnie. Może teraz oddam na chwileczkę do Tomka z Krotoszyna. Tomek Krotoszyn, proszę. No jestem, nagrywam tutaj też również dla ciebie, żebyś ty to słyszał, jak to leciało w Krotoszynie, także proszę bardzo, mikrofon z powrotem dla ciebie. No fajnie, czyli jeszcze raz z tej strony 161, Oskar Sierra 184, operator Tomasz, północny wschód, ziemia warmińska i z boku niedaleko tuż koło mnie 210, operator Piotr, niestety nie ma w tej chwili koło nas tutaj Grzegorza 176, ale no cóż, tak już tak wyszło, także fajnie się otworzyło tutaj na stolicę i okolice właśnie Ostrowa Wielkopolskiego. Także jeżeli pozwoli, z powrotem dam mikrofon do ciebie, Tomek. Oczywiście, jak najbardziej. Wysyłam na forum ten filmik. Także, tak jak powiedziałeś, ty nagrałeś mnie, ja nagrałem ciebie. Ty słyszysz teraz siebie, ja będę słyszał u ciebie. Cieszy mnie to bardzo, także to teraz może ten gość. Wozu, proszę. Panowie, cały czas was nagrywam, znaczy cały czas, od pewnego momentu, krótko jak 0.40 wszedł, jak żeście zaczęli meldować, że kończy wam się pamięć w telefonach, więc szybko uruchomiłem swój, oczywiście z wrażenia, ręka mi drży, ostrość skacze, także wybaczcie za jakość, ale no cóż, to jest taka chwila porównywalna do tego, jak ja kiedyś zrobiłem 20-sekundową łączność z Bogdanem 02. Cieszyłem się jak dziecko, on również podskakiwał do góry, no bo my się nie słyszymy, my się naprawdę nie słyszymy i teraz otwarcie na Warmię. Także no cóż, radość wielka. Proszę, Tomasz 184. Teraz wejście wody twoje było pełne, brek. Unormowało się, powiem, że jestem w zerówkach, modulacja twoja tak samo pięknie tutaj brzmi teraz, no nie wiem, tak jak ty mówisz, emocje.
czy moje nagrania też nie są idealne, bo to wiadomo, no to jest piękna sprawa, takie otwarcie, no, aby częściej. Może już tutaj 210 uruchomił nagrywanie, także proszę 210. No dziękuję za wpuszczenie. No tutaj cały czas nagrywam, wszystko kurczę będzie udokumentowane, także wodzu piąteczka, dziewiąteczka, nawet do 10 decybeli, tutaj Tomasz Krotoszyn, piąteczka, nawet do 20 decybeli tutaj do mnie dolatywo, także kurczę to pięknie, cały czas tutaj nagrywam, już drugi dziennik leci, także chciałem się chwalić i będzie to obijać oczywiście na zlocie Oskar Sierra. Proszę Tomasz. 151. Momencik, panowie, mieliśmy tutaj w międzyczasie breaka, był kolega Damian, proszę Damianie, mikrofon do ciebie. No witam wszystkich tutaj oskarowców zebranych na częstotliwości, widzę, że słyszę raczej, że propagacja tutaj sprzyja, a więc tylko korzystając na chwilę tutaj z możliwości, chciałbym przywitać 184. Oskarciera Tomasza, prawdopodobnie także witam cię z tej strony 221. Damian Oskarciera, sprawa się kłania, jak mnie tam odbierasz u siebie, Tomku? No, słyszę, że troszeczkę mi tutaj propagacja siadła, ale jesteś tutaj odnieczytelny, także może puszczę tutaj Andrzeja Zdrobczyna od Kasiera 151. No, też pewnie chciałby tutaj też z tobą też wymienić modulację, także proszę Andrzej do ciebie. Dzięki Damianie, dzięki, ale ja nie jestem taki ważny, ja już zrobiłem z kolegami łączności, tylko chciałem potwierdzić, że w pewnym momencie po 5-9 obydwoje mieli 210 i 184. Michał Jerzyna słucha, również był u mnie odbierany do trójki, bezesowo. Mamy jakiegoś dalekiego breka, ale zanim go wpuścimy, proszę tutaj jeszcze Tomasza 210, aby dał raport dla Damiana, także proszę 210. No witam, Damian tutaj raportuje dla ciebie modulacyjnie 5 Santiago od 1 do 3, tak to u mnie wygląda. Proszę Damianie. No witam ciebie tutaj, a więc zapalasz mi tutaj praktycznie plus 30, radyjko, czwóreczka, piąteczka, no bardzo ładnie to wychodzi, także jesteś tutaj w 100% czytelny, jak praktycznie jak za miedzę nadajesz, także no cieszę się, że tutaj mogliśmy tutaj nawiązać łącznie, także pozdrawiam serdecznie. Także dziękuję tutaj Damianie, nie wiem co to jeszcze był break, także proszę może wpuszczę tego breaka. Mazur 071, jeżeli dobrze zrozumiałem, kolego, wolniej i dobitniej. Proszę jeszcze raz mikrofon dla ciebie. Nie, bo tutaj za dużo stacji brakuje, kurczę, nie wiadomo kogo już puszczać. Może tutaj spuścimy, może od razu Tomek 184, proszę tutaj zacznij ten wpuszczać wszystkich po kolei, kurczę, ja tutaj jeszcze ręka mi się trzęsie, ale nagrywam jeszcze. Dobra, bo tutaj trzeci raz już prosił Zulu Alfa Mike, proszę cię. No dziękuję za wpuszczenie. No tutaj cały czas nagrywam, wszystko kurczę będzie udokumentowane, także wodzu piąteczka, dziewiąteczka, nawet do 10 decybeli, tutaj Tomasz Krotoszyn, piąteczka, nawet do 20 decybeli tutaj do mnie dolatywo, także kurczę no pięknie, cały czas tutaj nagrywam, już drugi filmik leci, także będzie czym się chwalić i będzie co opijać oczywiście na zlocie Oskar Sierra. Proszę Tomasz. Tomasza, witam Cię z tej strony 221. Damian Oskar Sierra,
Damian, odbieram Cię bez wskazań, modulacyjnie 3 z plusem, 4 momentami, słabo to idzie, ale bardzo miło mieć Ciebie tutaj usłyszeć na ziemi warmińskiej, póki to jeszcze się utrzymuje, proszę do Ciebie od razu i później sprawdźmy, czy Piotrek Cię odbiera, proszę Damian do Ciebie. Dzięki, ale ja nie jestem taki ważny, ja już zrobiłem z kolegami łączności, tylko chciałem potwierdzić, że w pewnym momencie po 5-9 obydwoje mieli 210-184. Niko, jeżeli nas słucha, również był u mnie odbierany do trójki bezrysowo. Mamy jakiegoś dalekiego beka, ale my go wpuścimy. Proszę tutaj jeszcze Tomasza 210, aby dało kurator dla Damiana, także proszę 210. No witam. Damian, tutaj raporcik dla Ciebie modulacyjnie 5 Santiago od 1 do 3. Tak to u mnie wygląda. Proszę Damianie. Także dziękuję tutaj Damianie, nie wiem, tutaj jeszcze był break, także proszę, może wpuszczę tego breaka. Nie, bo tutaj już za dużo stacji brakuje, kurczę, także nie wiadomo kogo już puszczać. Może tutaj wpuścimy, może od razu Tomek 184 z... proszę tutaj zacznij ten wpuszczać wszystkich po kolei, kurczę, ja tutaj jeszcze ręka mi się trzęsie, ale nagrywam jeszcze. Dobra, bo tutaj trzeci raz już prosił Zulu Alfa Mike, Piotr Zulu Alfa Mike, proszę Ciebie. No dzięki Tomo, dzięki, ja tak uciekniko, bo widzę, że tutaj macie busy, częstotliwość. Wszystkich was tutaj odbieram z różnymi sygnałami, oczywiście Tomek, dwa Tomki tutaj przodują, bardzo ładne sygnały, nawet do dziewiątki. Ja teraz jestem na kierunku waszą stronę, Patyk troszeczkę gorzej działa. Tomek, tutaj na Biberze tam wyczytałem, że Janek do was brakuje usilnie. Być może go tam odbierzecie, jeżeli troszeczkę miejsca zostawicie na częstotliwości. Oczywiście to jest wasz wybór, ale wiem, że on tutaj kilka razy pisał, że próbuje się to dobrykować. Czyli ten Janek z mobila, proszę Tomasz, może spróbujcie zrobić z nim coś, może wiesz, fajnie, ciekawie to pójdzie. Okej, zrozumiałem. Ja Piotrze dziękuję za informację, także chwila przerwy, panowie z Ostrowa. Janek bodajże 209 mobil. Proszę, czy Janek nas odbierasz? Janek 219. No niestety, Janek teraz podskoczył na monitor, napisał, Piotr, ja jestem na monitorze, widocznie ileś tam razy próbował i to nie doleciało. Wiadomo, warunki mobilowskie są pogorszone niż tutaj stacjonarne. Tak, informacyjnie nie chciałem tutaj brakować, bo wiem, że pisał na Viberze. Dziękuję Piotr, dziękuję. Pozwolę, bo to naprawdę też fajna stacja jest. Podajże jest Papa Delta 001, zgadza się? Nie ma Papa Delty, myślałem, że jest, ale nie ma. Dobra, oddaję głos do Ostrowa dla Woza. Proszę Wozu. Okej, jestem. No, zrobiła nam się taka nietypowa godzina osterowa, no bo tyle stacji dawno nie było. Ja przespałem początek, nie było mnie w domu, cóż, jestem chyba troszeczkę usprawiedliwiony, ale nawyk radiowy jest taki, że przychodzi się do domu, nawet butów nie ściąga, tylko się włącza radio, także tak i u mnie było w tym momencie. I cóż, nie pomyliłem się, coś się ciekawego wydarzyło, wielce ciekawego, bo stacje, które naprawdę nie docierają do Ostrowa, albo docierają w bardzo słabym stopniu, wreszcie są słyszane jak na lokalu. Także wielkie klaski, Tomasz, proszę do Ciebie. No, dziękuję Wodzu, dziękuję też, to cały czas bije pod dziewiątkę, także fajnie to się trzyma. Teraz przekażę od razu do 210 i 210 następną stację, bo proszę Piotrek. No mówię, tutaj dziękuję Tomasz, tutaj Woza cały czas, piątka, dziewiątka, cały czas tutaj nagrywam jeszcze filmiki, nie wiem, już z piąty, także pięknie to tutaj leci. Przekazuję mikrofon do Tomka Krotoszyn, proszę, od Karsiera 089. 86, ale
stabilnie. 040 prosi. 040 proszę, jest jeszcze 129, to także proszę Krzysiu, a później Krzysiu wpuść Krzysztofa z Norwegii, ok? Proszę Krzysztofa. Dobra, zaraz, chwilę tutaj, witam oczywiście serdecznie Krzysztofa Oscarsiera 129, ja tutaj go w granicach szumu odbieram, tutaj jeszcze filmik nagrywam, także będzie tutaj wszystko uwiecznione, także wszystko się odsłucha, może wpuścimy to wszystko na forum, tutaj kurczę filmików parę, także witam Cię serdecznie Krzysztofie 129, także przekazuję mikrofon do Tomka Oscarsiera 184 i proszę Tomasz prowadź. Janek, słyszę Cię. Proszę Janek do Ciebie. Troszeczkę słabej jak Ostrów i okolice, także teraz szybko przekażę do Piotrka. Piotek, niech Ci raport na Piotek 210, proszę. No witam Ci Janku, witam, tak samo, taki sam raporcik jak i Tomek, modulacyjnie 4, Santiago tutaj kurczę od 0 do 1, proszę. No nie wiem, bo tutaj coś chyba uciekło, nie wiem, Janek, tu miałeś w pewnym momencie do 7 S-ów tutaj u mnie, ale końcówka już uciekło, także proszę Janek, może jeszcze jesteś, to mikrofon do Ciebie. Także dziękujemy Janku, dziękujemy serdecznie tutaj za, kurczę, no piękne, same Oscarowcy. Może jest jeszcze z nami Krzysztof Oscarsiera 129, to może go wpuszczę, proszę. Nagrywanie, bo była cisza, więc nie chciałem tego wszystkiego tutaj archiwizować, no ale cóż, może inny
Okej, jestem. No, zrobiła nam się taka nietypowa godzina oscarowa, no bo tyle stacji dawno nie było. Ja przespałem początek, nie było mnie w domu, cóż, jestem chyba troszeczkę usprawiedliwiony, ale nawyk radiowy jest taki, że przychodzi się do domu, nawet butów się nie ściąga, tylko się włącza radio, także tak i u mnie było w tym momencie. I cóż, nie pomyliłem się, coś się ciekawego wydarzyło, wielce ciekawego, bo stacje, które naprawdę nie docierają do Ostrowa albo docierają w bardzo słabym stopniu, wreszcie są słyszalne jak na lokalu. Także wielkie gratki. Tomasz, proszę do ciebie. No, dziękuję bardzo, dziękuję. Też to cały czas biję pod dziewiątkę, także fajnie to się trzyma. Teraz przekażę od razu do 210 i 210 następną stację. Wołaj, proszę Piotreczu. No, mówię, tutaj dziękuję, Tomasz. Tutaj cały czas piątka, dziewiątka, cały czas tutaj nagrywamy te filmiki, już piąty, także pięknie to tutaj leci. Przekazuję mikrofon do Tomka, proszę, proszę, od kartiera 089. 86, ale wszystko gra i pasuje, chłopacy. Prawda jest taka, że tak to się ładnie ułożyło, że Włócek jest na kierunku, odbieram go słabiej niż was, ale to jest wytłumaczalne, zrozumiałe. Tak lecicie, że naprawdę aż miło posłuchać. Piątka, dziewiątka, oboje tutaj równie. Bajka. Rok 40 prosi. Momencik 0,40, ale bajka to była bajka z dachu świata, więc wpuśćmy może tą stację, proszę bardzo. Okej, proszę Krzysztof. Witam serdecznie, witam Tomasza, witam Piotra, witam wszystkich na częstotliwości. Ja długo się przysłuchuję, ale nie chciałem wam przeszkadzać, bo jak się Polska otwiera, to jest świętość, także tutaj dach świata nie musi przeszkadzać, bo my mamy bardzo często łączność, także wszystkich serdecznie pozdrawiam, wszystkich bardzo pięknie odbieram. Może Piotr, do ciebie mikrofon. No oczywiście 5-9 to jest uwieczona już na drugim filmie, nagrywam. W międzyczasie zrobiłem małą pauzę, bo ręka mi drżała, więc szybko statyw. Telefon jest na statywie, pamięć jest prawie pusta, prawie 8 giga wolnej pamięci, więc mam nadzieję, że na dzisiejszy wieczór starczy. Będzie wszystko udokumentowane. Był na breku 0,40, więc proszę 0,40. Witam, ja chciałem tylko pozdrowić wszystkie stacje, bo ja tutaj też tam wszedłem, można powiedzieć, jakiś czas temu z nienacka. I teraz widzę, jak tu się sytuacja rozgrywa, że jest Piotrek z Lulu Alfa Mike, pozdrawiam. Miko, tutaj Andrzej z Rąbczyna, pozdrawiam. Dominy Damiana 221. Tutaj słyszę, że Krzysiu 129 zabrakował również. Pozdrowienia dla Krzysia. Tutaj Tomka z Kotoszyna również bardzo ładnie odbieram. O dziwo, proszę, nie zawsze mam okazję. I właśnie tutaj jeszcze pozdrowienia dla Wiesia i dla Piotru i dla ciebie na końcu. No, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. No i mikrofon do Krzysia 129, dlatego że tutaj ostatni był. Proszę Krzysiu. Witam serdecznie, 040, bardzo ładnie odbieram. Znaczy bardzo ładnie, bo jest bardzo głośna sygnał, w zasadzie to jest nieistotne, bo odbieram się bardzo 4-5 Santiago, także jest rewelacyjnie. Proszę z powrotem mikrofon. Dobrze, to może przekażę mikrofon do kolegi Piotrka 210. Piotrek, breaka mamy. Dobra, zaraz, chwilę, tutaj witam oczywiście serdecznie Krzysztofa Oskarciera 139, ja tutaj go odbieram, tutaj jeszcze filmik nagrywam, także będzie tutaj wszystko uwiecznione, wszystko się odsłucha, może wpuścimy to wszystko na forum, tutaj kurczę filmików, ale także witam cię serdecznie Krzysztofie 129, także przekazuję mikrofon do Tomka Oskarciera 184 i proszę Tomasz prowadź. Dzięki Piotrek, mobil 215 Janek, słyszę cię, proszę Janek do ciebie. Tomasz, ja nie odebrałem niestety, co prawda wyłączyłem przez moment nagrywanie, bo była cisza, więc nie chciałem tego wszystkiego tutaj archiwizować, no ale cóż, może inni koledzy tutaj, okolice Ostrowa, kto odbierał mobila 219? No cisza, nikt nie odbierał, także mikrofon do was, do Warmii. Odbierałem, kurczę, tu momentami do mnie do 7 metrów dolatywał, kurczę, no
Czasami QSP jest, spada wszystko do zera, ale tutaj wodzu tutaj jest cały czas na dziewiąteczkę. Tomek Krotoszyn, proszę jeszcze, Tomek. Jestem, chłopacy cały czas z wami tutaj. Kompletnie nic nie słyszałem, nawet śladu modulacji od Janka, także no, przez to się nie odzywałem. Ale wy wciąż równiutko, piątka, dziewiątka, plus 9S-ów, bardzo ładnie, bardzo czyściutko. No, także Tomasz, proszę, Oskar Sierra 184. Jest 84, czyli... W tym miejscu Tomasz idzie na filtrze, a teraz bez filtra. Także grono oskarowe się... Tak to leci bez filtra. A teraz włączyłem filtr. Czy jest tu prosto spustu 004? Nie ma chyba Jarka. Przekazuję teraz może mikrofon do Andrzeja 151. Andrzej, proszę. 151 z tej strony, wszystko tak jak tu koledzy już mówili, niestety naszego kolegi w mobilu 219 nie odbiera. Witam Krzysztofa, witam 040, witam Krzysztofa z Norwegii 129. Pozdrawiam Wiesława, jeżeli jest na słuchu, bo również tutaj był i dawał raporty, także jeszcze gdzieś tu się kręcił nasz kolega z okolic Kalisza. I cóż, no to tyle z mojej strony. Nadal Warmia tutaj i tam okolice, powiedzmy Olsztyna, są słyszane całkiem dobrze. Proszę, no nie wiem, no jeżeli tam jest Wiesław, to Wiesława. Jestem, także Andrzejku, pozdrawiam serdecznie, no bardzo ładnie dolatujesz tu, ale niestety czwóreczka, piąteczka, koledzy tutaj z Warmii Mazur lecą lepiej, mimo wszystko, także pozdrawiam wszystkich serdecznie. W dalszym ciągu tutaj koledzy Piotrek i Tomek do mnie bardzo ładnie dolatujecie. Dziękuję Wiesław, rzeczywiście pozwolę sobie, zapomniałem, bo to jeszcze wiadomo, jeszcze Wiesław tutaj był. Piotrek, powiedz Wiesław, teraz miałeś wejście 9-5-9. Przekazuję od razu do Piotrka. Piotrek, proszę tam do Wiesława raporcik złożyć. No Wiesław, tutaj witamy 5-9, cały czas tak, piąteczka, dziewiąteczka, cały czas pięknie tutaj, no jest pięknie. No to podobnie, w tej chwili jednakowo idziecie też piąteczki, modulacja i 7-9 sygnał troszeczkę pływa, ale to prawie stabilnie, ta 7-ka, 9-ka sygnałowo. Oskar Sierra, ten maj. Ja w międzyczasie słyszałem jakiegoś breka tutaj, jeśli był brek, to prosimy. Powitać tam, Michelka, Oskar Sierra 122, to Megraszko się ukłania. Nie, tam jeszcze kogoś słyszałem. Stację na Warmii, czy odbieraliście 122? 122 odebrałem w 90% końcówkę go wycięło, przódą bezwzględowo i tak mówię, końcówkę odcięło, jakbyś jeszcze raz kolegą mógł, bo ta propagacja pływa, także jeszcze raz proszę do ciebie. Doleciało. Oskar Sierra 122, Tomek Raszków, mobil. Tomek Raszków, witam Tomek Raszków. No kurna, Olek, jakby Tomka Raszków mógł zabraknąć. Oczywiście, Tomek, teraz doleciało w 100% i od razu, póki jeszcze są warunki, przekazuję dla 210. To teraz idzie na kierunku, na jadze. No witam Tomaszu, Oskar Sierra 122, Raszków. Kurczę, Tomek, raporci dla ciebie, to jest takie 4 z kursem Santiago. 1 do 3, tak to nie wahał. Proszę Tomasz. Tutaj, to musiał wcześniej, to też tak 4, 5 mi się tutaj wahało i teraz od ciebie też tak 4, czwórka, piąteczka. Bardzo ładnie to idzie, wszystko ładnie, czytelne. No teraz twój sygnał tutaj, kurczę, podniósł się nawet do czwóreczki, kurczę, no także pięknie tutaj Tomasz. Jeszcze słyszałem breka, nie wiem, chyba Wadowice, może spuścimy tego jeszcze breka, Wadowice. Proszę Wadowice, tak? Jarek, proszę, pod Teplice, Papa Delta 001, proszę. Pod Dębice śladowo z dużymi QRM-ami. Warmia Mazury, 210 i 184 z tej strony, no i reszta oskarowców tam Ostrów i okolice. Jarek, do ciebie. Jarek, pod Dębice, proszę, czy jeszcze nas odbierasz? No ja mówię, tutaj Janka odbierałem, kurczę,
tu momentami do mnie do 7 S-ów dolatywał, kurczę, no wiesz, czasami QSB jest, spada wszystko do zera, ale tutaj wodzu tutaj jest cały czas na dziewiąteczkę. Tomek Krotoszyn, proszę jeszcze, Tomek. Jestem kupacy cały czas z wami tutaj, kompletnie nic nie słyszałem, nawet śladu modulacji od Janka, także przez to się nie odzywałem, ale wyszedłem równiutko, piątka, dziewiątka, plus 9 S-ów, bardzo ładnie, bardzo czyściutko. No, także Tomasz, proszę, Oskar Sierra 184. Jest 184, czyli mobil praktycznie nas odbierał. Chłopaków nie odbierał, no ale cóż. Także grono oskarowe się powiększyło. Czy jest, tak za przypomnieniem, bo był, czy jest tu głos od Poczu 004? Nie ma chyba Jarka, przekazuję teraz może mikrofon do Andrzeja 151. Andrzej, proszę. 1+1 z tej strony, wszystko tak jak tu koledzy już mówili, niestety naszego kolegi w Mocniu 219 nie odbieram. Witam Krzysztofa, witam 041, witam Krzysztofa z Norwegii 129. Pozdrawiam Wiesława, jeżeli jest na słuchu, bo również to jest tu i dawał raporty, także jest gdzieś tu się kręcił nasz kolega z Ogrodziska Cisza. I cóż, no to tyle z mojej strony. Nadal Warmia, tutaj i tam okolice pojedynczej drogi są słyszane całkiem dobrze. Proszę, Jestem, także Andrzejku, pozdrawiam serdecznie, no bardzo ładnie dolatujesz tu, ale niestety czwóreczka, piąteczka, koledzy tutaj z Warmii Mazur lecą lepiej, mimo wszystko, także pozdrawiam wszystkich serdecznie, w dalszym ciągu tutaj koledzy Piotrek i Tomek do mnie bardzo ładnie dolatujecie. Dziękuję Wiesław, rzeczywiście pozwolę sobie, zapomniałem o tobie, jeszcze wiadomo, jeszcze Wiesław tutaj był, Piotrek. Powiem ci Wiesław, teraz miałeś wejście 9-5 i przekazuję od razu do Piotrka. Piotrek, proszę tam do Wiesława raport ci złożyć. No Wiesław, tutaj witam, 5-9, cały czas stabilnie, piąteczka, dziewiąteczka, cały czas pięknie tutaj, no mówię, propagacja się otworzyła, no jest pięknie. Proszę Wiesław. No to podobnie w tej chwili jednakowo idziecie, też piąteczki, modulacja i 7-9 sygnał troszeczkę pływa, ale to prawie stabilnie, ta siedemeczka, dziewiąteczka sygnałowo. No widocznie faluje tutaj to wszystko, także przekazuję mikrofon oczywiście do 014, Oskar Sierra w Wodzu. No witam Tomaszu, Oskar Sierra 122 Raszków. Kurczę, Tomek, raporcik dla ciebie to jest taki 4 z plusem, Santiago od 1 do 3, tak to mniej więcej się waha. Proszę Tomasz. No teraz twój sygnał tutaj, kurczę, podniósł się nawet do czwóreczki, kurczę, no także pięknie tutaj Tomasz. Jeszcze słyszałem breka, nie wiem, chyba Wadowice, może wpuścimy tego jeszcze breka, Wadowice. Proszę Wadowice, tak? Nie, Podtępice, Podtępice, operator Jarek, odebrałeś. Jarek, proszę, Podtępice, Papa Delta 001, proszę. Dzień dobry, ja tam zaleciałem, bo ja wiadomo, że tam na Polskę, ale gdzie leciałem? Warmia Mazury, 210 i 184 z tej strony, no i resta oskarowców tam, ostrów i okolice. Jarek, do ciebie. Jarek, pod Dębicem, proszę, czy jeszcze nas odbierasz?
On wie, że otwiera właśnie ciebie, ale nie wiem, gdzie ja tam demontuję kolego, bo Polska Rzeszkowa nie otwiera po ciebie. Jako kolego, widzę, bo na razie ich poszerzyło po wschodnią, rejon Warmiński, okoliczne Olsztyna. Z tej strony Oskar Sierra, 184, operator Tomasz i Oskar Sierra, 210. Moment, 1-2, dobra, przedstaw się, Bodziu, film idzie, nagrywam, zobaczymy, co z tego wyjdzie, proszę. Oczywiście nie ma problemu, proszę, także witam wszystkich serdecznie, 161, Oskar Sierra, 002, profesor Kurden, Gwieździatka, okolice Jasła, Polska, południowo-wschodnia, Podkarpacie, 50+10, tak jak wiem, u mnie tutaj na Podkarpaciu, raport taki dla ciebie, proszę, za ciebie też. I stało się faktem, ponownie góra spotkała się z górą, także no znowuż się coś wydarzyło. Mamy tutaj jeszcze Tomka 122, proszę. Witaj, witaj Bozia, Oskar Sierra 122, to Graszków z Bodziem, już byśmy kiedyś mieli łączność, także się bardzo się jeszcze we drugi raz. Piotr Zieśki tam do Bodzia nie zaletę, bo to jest mobilne. To proszę o przedłużkę. Dolatujesz Tomasz, także witam serdecznie, ściskam grabę. Piątka tutaj u mnie na Podkarpaciu, także dolatujesz Tomek, 5-5, czytelnie, 100%, proszę, do ciebie mi to chodzi. To niezmiernie się cieszę, bo ci niezmiernie się cieszę, tym bardziej, że z mobila nadaje z około 25 watt. No to bardzo pięknie, bardzo pięknie. Troszkę to stybuje tym sygnałem, no bo do jednego ucieka, ale jesteś czytelny cały czas, 100% tutaj u mnie. 221, prosi? Bardzo, bardzo ładnie. Na mobila to naprawdę idzie rewelacyjnie. Proszę mi to do ciebie. Pięknie, pięknie, Bodziu. Dobrze, dobrze. Tutaj Piotru, mikrofon do ciebie. Okej, okay, Bogdan, mam kolejną stację z Ostrowa. To jest nasz nowy nabytek, kolega Damian 221. Proszę, Damian. No witam Cię Bogdanie, z tej strony 221, Oskar Sierra, się kłania operator Damian. No, może mi się tutaj podesłał, jak tam do Ciebie dolatuje ewentualnie. Ja 161, Oskar Sierra, 002, Bogdan. Kłania się nisko z okolic Jasła, Podkarpacia, piątka do dziewiątki, Także chodzi ten sygnał od 5 do 9 metrów. Także troszkę paluje, ale nie, modulacja głośna, bardzo ładnie na 5, czytelnie wszystko 100%. Tylko tak sygnał trochę paluje, ale do 9 dobija. Proszę do Ciebie, Damian. No niesamowite to jest spotkanie na częstotliwości, dużo kolegów właśnie z klubów no, się tutaj zebrało w jednym miejscu, także miło Cię tutaj poznać, miło usłyszeć. No i mam nadzieję, że będziesz już okazja tutaj do niejednej łączności, także serdecznie pozdrawiam tutaj z Ostrowa i przekazuję może mikrofon do Piotra. Dziękuję, dziękuję. No widzisz, Damianie, tak tutaj się właśnie bawimy na częstotliwości. To jest kolega Bogdan, który przez wiele, wiele lat gościł radiowo pod znakiem 30 Zulu Tango 322 w Hiszpanii, wrócił do Polski, a jeszcze w Hiszpanii, zmienił znak na nasz Oskarowy, wrócił do Polski, to jest nasza druga łączność tutaj. W Hiszpanii jak był, to rozmawialiśmy bardzo często, wielokrotnie, codziennie, tak jak teraz z takimi raportami. Jak wrócił do Polski, to jest nasza od 3 lat, czy 4 nawet, druga łączność, także te łączności tutaj na Polskę są najcenniejsze. Proszę, Bogdan. No bardzo fajnie, no, że ta ostatnia nasza łączność, to była bodajże tam w zeszłym roku, no to no, naprawdę tam wszystko to szło tak na granicach. W sumie tak mogę powiedzieć, że nie było cudu, to wszystko bardzo fajnie. A na chwilę obecną się to utrzymuje, no można powiedzieć, że długo, no bo jeszcze z takimi sygnałami mocnymi, nie? I to jest dopiero rewelka, no, no, no to naprawdę będzie to pijać na tym zlocie, bo naprawdę te warunki są dzisiaj wyśmienite, no także rewelacyjne. Na to już za tydzień spotkanie, także na razie cały tydzień zostało 5 dni, 5 dzień już się spotykamy, także już blisko. No będzie za to dziękować, że za te warunki propagacyjne. Okej, okay, Bogdan, okej, okay. Oczywiście jak tutaj skończymy gadać, to zdzwonimy się, jeszcze pewne rzeczy chcę z Tobą ustalić, takie drobne, póki jeszcze jesteś w domu, póki jeszcze nie wyjechałeś. Jestem po prostu zaskoczony, wiesz, i tu już się z chłopakami z Warmii i Mazur pożegnałem, powiedziałem, że jestem na stand-by'u, że ewentualnie jak coś się wydarzy, to jeszcze wkroczę, okazało się, że się wydarzyło. Coś takiego było, no to sobie taki test, no i się odezwałem, no poznałem Ciebie po modulacji, po głosie, że to 8-6 prosi. No i tam się wydzieram do Ciebie. Nakładał się, no troszkę brzydko wszedłem, ale no nie mogłem popuścić takiej sytuacji, bo naprawdę jest taki sygnał, no to w ogóle jeszcze nie miałem Ciebie tutaj u Ciebie na radiu, proszę.
Okej. Zaczyna to delikatnie spadać. Jest nadal słyszalne, ale zaczyna spadać. Jakość jest tego gorsza. Obróciłem się kierunkiem. Niestety kierunek dzisiaj głuchy w twoją stronę, więc więcej nie wycisnę, ale kolega 086, czyli nasz tester radiowy, tutaj się dopomina, także wpuszczę Tomasza. Proszę, Tomasz. No dziękuję, dziękuję. Witam cię w Bogdanie. Piątka, siódemka przy poprzednim wyjściu, także cieszę się bardzo. Proszę do ciebie. Witam Tomasz, witam serdecznie. No teraz przystałem twoją wypowiedź. Piątka, siódemka, bardzo stabilnie. Cieszę się z naszej łączności, w końcu się udało. I zaczyna siadać niestety. Kręcenie kierunkiem nic nie daje, zakłócenia duże. I to będzie tyle na dzisiaj, chyba że się coś jeszcze powtórzy. 5-9 na tym wejściu było, także fajnie to leci. Fajnie to leci, może teraz Piotrek mi ułożyć raport. No wodu u mnie miałeś 5-9 nawet do 10 decybeli, kurczę, cały czas to się utrzymuje. Ja mówię, jestem bardzo zadowolony, ja tu już nagrywam, już mi się, no jeszcze mam 23 minuty, kurczę, nagrywania, także jeszcze będę próbował nagrywać. Wodzu, proszę.
No kurczę, ja to mówię, wszystkich odbieram. Tutaj tylko Andrzeja i Damiana z mniejszym sygnałem. Odbierałem ich na 5-5, a tutaj wodzu oczywiście Kaktus i Tomasz tutaj cały czas na 5-9 do mnie dolatujecie. Proszę, wodzu, oddaję. No Tomasz, ja tu mówię, cały czas tutaj nagrywam, już mi nawet w gardle zaschło, kurczę, zaraz muszę skoczyć po szklankę wody. Także wodzu, proszę, dalej prowadź, jesteś wodzem, także prowadź dalej. Zgadza się, zaczyna to troszeczkę zanikać, ale naprawdę, no kurna Olek, w końcu usłyszeliśmy naszego wodza ze stolicy. Piotrek, teraz do ciebie proszę, dawaj te 210. No ja to mówię, odbieram wszystkich, kurczę, pięknie to tutaj leci, jestem bardzo zadowolony, kurczę, pełen podziwu tutaj, że słyszę woda, bo kurczę, radio to mi tutaj przeszli, słuchawki jeszcze założyłem, żeby lepszy odsłuch mieć, kurczę, moje wodę, odłatynie 5, Santiago 7, nawet do 9 leców tutaj do mnie dolatuje, to bardzo pięknie, proszę. Piotrek, jesteś mocniejszy od Tomka, jesteś mocniejszy, aczkolwiek obydwu was pięknie odbieram. Miałem tutaj w międzyczasie breaka, podejrzewam, że to stacja lokalna, więc proszę tego breaka i proponuję brekować się znakiem. Jak zwykle, zgodnie z naszą tradycją, proszę ten brek. Jest, Piotrze, z tej strony brek 151, operator Andrzej. Ja do kolegi Piotra 210, raport ode mnie, tutaj okolice Ostrowa 5-5, rzeczywiście troszkę lepiej to szło, tak generalnie w całym tym czasie, jak kolegi Tomasza. Lepiej się to układa jakoś po bagatynie. Pozdrawiam się, że mamy pierwszą łączność ze sobą z tej strony Andrzej, Oskar Sierra 151. Przekażę może Tomaszowi jeszcze z Krotoszyna. Tomasz Krotoszyn, proszę. No ja podsłuchuję i widzę, że chłopaki usłyszeli wodę, bo inni już zapomnieli, także położyłem tempo serio nieładnie. Dobrze, że tutaj mikrofon. No dziękuję Andrzejku, Oskar Sierra 151. No kurczę, miałeś tutaj raporcik u mnie 5 modulacyjnie, Santiago od 7 do 9 letów. No podobnie tak jak i Tomasz Krotoszyn i oczywiście wodzu. Także proszę, mikrofon przekazuję do 184.
Jest 184, jest 184. No najlepiej w tej chwili miał wejście Tomek z Krotoszyna 086. Ale jeżeli Tomek Krotoszyn pozwoli, jeszcze do wodza oddam. Wodzu? No witam, witam. 137 Oskar Sierra 210, z drugiej strony Oskar Sierra, kurczę 002 Bogdan. No pięknie Bogdan, masz tutaj piątka, siódemka, kurczę cały czas stabilnie stoi. Jestem. No bardzo mocno, nie za bardzo. Ja co mają mieć? To jak odpowiedź, ale jeszcze w tym roku nie reaguje. Proszę Tomasz, no nie wiem, Pawła nie odbieram teraz. Tomek, Tomek, Oskar Sierra 184, jesteś, bo Bogdan się tutaj woła, Tomek, Tomek. Jestem, jestem, jest na częstotliwości Oskar Sierra 184, operator Tomasz, Polska Północno-Wschodnia, rejon Warmiński. Proszę Bogdan, czy mnie odebrałeś? Także Bogdan, Tomek tutaj do ciebie mówił, ale żeście się chyba nałożyli. Także Tomasz jeszcze raz tam powtórz. Na częstotliwości 161 Oskar Sierra 184, operator Tomasz. No ja, no teraz go słyszę, wreszcie, wreszcie go słyszę, proszę Tomasz. Witam panie Bogdanie, witam, troszeczkę przysiadło, pięknie, pięknie to idzie z twojej strony, także fajnie, fajnie. Co prawda to jest częstotliwość piątka, ale proszę Bogdan do ciebie jeszcze. No jeszcze mówię, nie mieliśmy w tym roku łączności do najwyższej. Piątka, ósemka u mnie, także jest teraz dobrze, no widocznie się nałożyłem, bo kogoś tam słyszałem, ktoś się tam nałożył, ale nie wiedziałem, czy to ty, czy ktoś tam inny był zakrywawszym takim sygnałem, co się tutaj odbywało, nie wiedziałem, co to jest, no ale jeszcze, fajnie, no, tak mówię, 5-8 w tej chwili, tak się to odbieram, czyli proszę. No rozumiem Bogdan, swój wynik zobaczysz, ja nagrywam filmik, zobaczysz na filmiku, pływający to jest. Nie będę przeciągał, Piotrek, proszę do ciebie, to jest twoja częstotliwość, proszę Piotrek. 004 prosi. Nie no kurczę, tutaj jeszcze jest, czekaj, bo słyszę 004, czyli Jarek Foxtrot, także wszyscy pewnie go będziemy odbierać, także proszę mikrofon Jarku do ciebie. No witam, ja wszystkich odbieram, witam 210, 184 i 002, ale słuchajcie, tu mamy jeszcze dwóch Oskarowców, Oskar Sierra 161 Andrzej z Ostrowa i Oskar Sierra 086 Tomasz z Krotoszyna. No witam, witam, 1-3-7 Oskar Sierra 210, z drugiej strony Oskar Sierra, kurczę 002 Bogdan, no pięknie Bogdan, masz tutaj piątka, siódemka, kurczę cały czas stabilnie stoi. Jestem. No bardzo mocno, nie za bardzo. Ja co mają mieć? To jak odpowiedź, ale jeśli jeszcze w tym roku nie reaguje, no nie wiem, Pawła nie odbieram teraz. Tomek, Tomek, Oskar Sierra 184, jesteś, bo Bogdan się tutaj woła. Tomek, Tomek. Jestem, jestem. Jest na częstotliwości Oskar Sierra 184, operator Tomasz, Polska Północno-Wschodnia, rejon Warmiński. Proszę Bogdan, czy mnie odebrałeś? Także Bogdan, Tomek tutaj do ciebie mówił, ale żeście się chyba nałożyli. Także Tomasz jeszcze raz tam powtórz. Na częstotliwości 161 Oskar Sierra 184, operator Tomasz. No ja, no teraz go słyszę, wreszcie, wreszcie go słyszę, proszę Tomasz. Witam panie Bogdanie, witam, troszeczkę przysiadło, pięknie, pięknie to idzie z twojej strony, także fajnie, fajnie. Co prawda to jest częstotliwość piątka, ale proszę Bogdan do ciebie jeszcze. No jeszcze mówię, nie mieliśmy w tym roku łączności do najwyższej piątka, ósemka u mnie, także jest teraz dobrze, no widocznie się nałożyłem, bo kogoś tam słyszałem, ktoś się tam nałożył, ale nie wiedziałem, czy to ty, czy ktoś tam inny był zakrywawszym takim sygnałem, co się tutaj odbywało, nie wiedziałem, co to jest, no ale jeszcze, fajnie, no, tak mówię, 5-8 w tej chwili, tak się to odbieram, czyli proszę. No rozumiem Bogdan, swój wynik zobaczysz, ja nagrywam filmik, zobaczysz na filmiku, pływający to jest. Nie będę przeciągał, Piotrek, proszę do ciebie, to jest twoja częstotliwość, proszę Piotrek. 004 prosi. Nie no kurczę, tutaj jeszcze jest, czekaj, bo słyszę 004, czyli Jarek Foxtrot, także wszyscy pewnie go będziemy odbierać, także proszę mikrofon Jarku do ciebie. No witam, ja wszystkich odbieram, witam 210, 184 i 002, ale słuchajcie, tu mamy jeszcze dwóch Oskarowców, Oskar Sierra 161 Andrzej z Ostrowa i Oskar Sierra 086 Tomasz z Krotoszyna. Proszę do ciebie panie Bogdanie. Dziękuję, no fajnie, fajnie, no fajnie, że się te warunki poszedł. Musiałem na chwilę skoczyć od radia, chciałem sobie po 7 minutach działać.
coś tu mi nie hula, coś mi tu nie działa, także gdzieś ta fotografia uciekła, wy tu rozmawiacie, a ja nikogo nie słyszę. Wróciłem, słyszę, dużo progu dzieje. Ja to ciąg zarabia, my się zawołam, tutaj się odejdzie, to mam to warunki, bo przez górę, także fajnie, cieszę się. No, dziękuję, dziękuję, Bogdan. Nie wiem, jak tam osób, czy cię odbiera. Tak szybko tam teraz dla Piotrka, niech da chwila podzik, a później spróbujemy, może osób cię odbiera. Piotrek, proszę do ciebie. No, Boguś, witam serdecznie ze strony Oskar Sierra 210. Raporcik dla ciebie 5759, Bogdan. Tak to u mnie wygląda, tak jak poprzednio żeśmy rozmawiali. Pięknie, super to idzie. Także, Bogdan, przekazuję mikrofon do ciebie i może jeszcze jak ktoś tutaj może cię odbiera z Ostrowa. Proszę, Boguś. Troszkę tam stabilniejsze miał sygnał, a od ciebie troszkę tak faluje do 9 Hz. Zacząłem nagrywanie, będzie widać tam podeślę później, także na razie nagrywamy ile tylko mogę, także będę próbował. Jeszcze oddam Tomkowi mikrofon, niech się Tomek odezwie, ja go tutaj, no, żeby go uwierzył na filmie i będziemy próbować, czy ktoś mnie tam jeszcze gdzieś otwiera, także proszę to bardzo. Dziękuję, dziękuję panie Bogdanie. Także z tej strony 161 Oskar Sierra 184, operator Tomasz. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Raport 5995. I chciałbym tak tylko przy okazji, bo zaraz oddam mikrofon do Bogdana. Słyszę 222, słyszę, że brakuje. Chwileczkę 222, zaczekaj jak możesz. Bogdan, proszę do ciebie. Panie, poszło to ma wszystko 5 plus 10, o, takim raportem. Będzie widział zresztą na filmiku, także dawaj tam mikrofon do 3 dwójek, także czekaj, bo jedna nie wiem.